Radio Kraków. Zmieńmy temat. Panie pośle, pan zna Marcina Dubienieckiego? Nie, nie, no nie, tylko na zdjęciach widziałem. Bo często tutaj bywał w Krakowie, a tymczasem dzisiaj został, czy wczoraj, przewieziony do Krakowa. Przez CBA, no przez tak, funkcjonariuszy to, CBA. To, to jest bardzo taka interesująca wiadomość, że niezależna samorządna i nie ulegająca żadnym wpływom prokuratura nagle wszczyna taką, taką akcję. Ta sprawa jest prowadzona miesiąc, od na, u 2013 progu, roku. Ta, ale u kampanii wyborczej nagle coś się w tej sprawie dzieje. Ja przypomnę, że w sprawach wielu. Wybitnych postaci politycznych, szefa klubu jednej z partii, ministra innej partii. Prawda? Prokuratura jakoś nie miała jasnej, jasnego przekazu, co się właściwie dzieje, gdy dokonywano rewizji, na przykład w na lokalach, w biurach wyborczych czy w pomieszczeniach w hotelu poselskim. A tu robi się wielkie halo. Faktu, który, który być może jest oburzający, na razie jeszcze nie wiemy. Słyszymy tylko, że prokuratura wszczęła w tej sprawie a intensywne działania. No, ten termin prawda, tych działań trochę mnie jednak niepokoi, że, że, że to mamy do czynienia akurat w, w pierwszych dniach kampanii wyborczej. Ale nie niepokoi Pana to, że osoba, która związana rodzinnie z rodziną Kaczyńskich, że ona jest zamieszana w takie sprawy, wyłudzenia z Pefronu no, 13 milionów. To rzeczywiście słyszymy straszne rzeczy, ale przypomnę znowu, że syn premiera Tuska był zamieszany w znacznie większą, jeżeli chodzi o skalę afery i no nie, nie, jakoś nic z tego się nie... Ale, ale nic, żadnych zarzutów nigdy nie miał No postawione. właśnie, no, jakoś nigdy nie miał żadnych to zarzutów sądzi pan, że jest to sprawa polityczna? Ja myślę, że, że termin i, i, i tej akcji to jest oczywiście, ma, ma charakter polityczny.